Cześć, jestem Atreus, kolejny odcinek z Mass Effecta. I w dzisiejszym materiale postaramy się rozprawić z Thorianem. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku ratowaliśmy kolonistów. Fajda niestety popełnił samobójstwo, ale już tak bywa. Tak więc zlecimy na dół. Szukać Thoriana. Jaki paratunka wam mknie? Wymienię sobie ekwipunek, który możemy. Bo się przyda. Okej. A to możemy sobie zmienić na kryogeniczny na przykład. A bufor. Sama liara. Interface. Dały też bufor. Lepszy karabin. Krona moja, spoko. Żyroskop. My sobie strzelbę. Karabinek. Napoleonowe, dobra. Garus, jak tam? Spoko. Tornado bierz. Krona moje. Żyroskop. A Kesslera. Też krona moja, mamy tego dużo. I też powłokę. Nie, to był bufor. Okej. To lecimy na dół. I przed wami Thorian. Przyjemny typ, prawda? W porządku. Musimy tylko znaleźć tę istotę i dowiedzieć się, co ona... To jest... niepokojące. To jest duże. Potrzebujemy cięższej broni. Radzę nie jeść przy tym odcinku. Radzę nie jeść. Agresorzy. Tysiące czułków wyczuwa w was mięso, zdatne wyłącznie do kopania lub rozkładu. Przemawiam w imieniu Wiecznorośli, tak jak wcześniej w imieniu Sarena. Trwajcie w Thorianie. Oddajcie mu cześć. Dałaś coś Sarenowi. Coś, czego potrzebuje. Saren poszukiwał wiedzy o tych, którzy odeszli. Wiecznorośl przychyliła się do prośby tego ciała. Nastąpiła wymiana. Potem zimni zaczęli zabijać mięso. Mięso uczciwie otrzymane. Wiecznorośl widzi kłamstwo w wydychanym powietrzu. Nie będzie dalej słuchać. Daj mi to, czego potrzebuję, a zdrajcy nie unikną kary. Thorian nie będzie słuchał tych, którzy pędzą. Wasze życie jest krótkie, ale i tak trwa już zbyt długo. Aha. Nowy siew rozkwitnie na waszej krwi. Stój. Sabotuj. Gdzie to jest wyjście, halo? Nie ma wyjścia? Tu jest wyjście.
cofamy się, cofamy do korytarza. I pełny magazynek. Bierz garus, a już nie możesz. Nie pistolet, bierz karabin tam. Teraz nie wybuchaj. Oła. Idą, idą, idą. Dobra. To będzie ciężkie. Komandorze, tu coś jest. Jakaś narośl. Musimy porozrywać narośle. Żeby to spadło w ciul, w cholerę, w dół. A tam głęboko. Napiszmy. Okej, jedna łapka poszła. Chyba to zraniliśmy. Jeszcze kilka i będzie po wszystkim. Tak, 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 tak. Ha, ha, ha. Śmieszne. Ale żeby nie było, to klonuje Asari. Jakby już było za trudno. Tak bym wziął strzelbę. No właśnie. Nie mogę pozować jak leży, halo. Wiemy. Chyba umrzemy. Jezu. Co nim stanął? Stanął. I Doreen co jakiś czas będzie właśnie wypluwał Asari. A mi się kończą granaty. Niepokojące. Dwa medyżera. Czekaj, kiedy oni wstaną. One zajdą od tyłu, będzie nieciekawie. Możemy zapisać? Możemy. Także ostatnia walka z Torianem. Oho, idą. Jak tylko możemy, zachowajmy moc na Asari. Jara upadła. Karus też? Serio? Leżeć było.
wstawać, lebiegi. Już, już. Mało medizelów. Czy tu wstały te? Ja bym chętnie to pościągał jakoś. Nie wiem, z dołu? Z góry, o. Oj! Dostałem. Tak, na pewno przez ścianę przestrzelisz, na pewno. Brawo ty. Zeszła. Szkubana. Podnieś. Leży, dobra. Trojaniątka też zeszły. Nie, właśnie pod lufę, Garus. Okej. Okay. Rzuć tym. Mocne cholerstwo. To jeszcze idzie? To janiątka, kurde. Chyba schodzą. Właśnie. Dobra. Jakoś poszło. Szybki zapis. Tutaj łapka zbita. Dobra. Chyba będzie jeszcze jedna serii. Patrzcie, co tam jest. Właśnie, oni będą teraz się podnosić w miarę, jak będziemy zbijać ten ostatni węzeł. Także będziemy sobie lurować pomału. Kolejny. Aż to spadnie w cholerę. O! A, położył się, dobra. Czy by Garus snajpił? Nie. Myślałem. Chyba jeszcze jeden został węzeł. Tam jest Asari. Kulka, serio? Nie teraz. Wstawaj, podziwiaku. Proszę, aha. No i poziom, super. Bulb. Dobra. Sporo ich tu leży, jak widzicie. No chodź. Plask. Szybko poziom.
Proszę o pomoc. Mistrzowski rzut, spoko. Redukcja, ciśnij. Mogę zapisać? Nie, ja muszę zapisać. Daleko mam jeszcze iść. Ho, 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 ho. A ty rzuć. Ładnie. Dobra. Wszyscy? Aha. Okej, lecimy dalej. Tu mamy szafeczkę. Koreanin człowiek. Jakiś biedny. Ale tsunami, bierzemy tsunami. Spoko. Jeszcze kilku. Okej. Kolejny. Jeszcze dwóch. I ostatni. A nie krzyż tak, kolego. Teraz chyba są na klatce schodowej naprzeciwko. Na górze. Niestety Torian tutaj... sukcesywnie wszystko zasłania. Nic nie widać. A idą. Mamy. You must die. Sorry, nie. Serio, zabij Garusa. O Jezu. Wstawaj. Jeszcze ktoś został. No chodź. Wstajesz? Wstał. Świetnie. Kolejny zapis.
lecimy dalej. Ostatnia maska nam została chyba. Nic tu nie ma, nie. Ostatnia maska także. Już prawie koniec, komandorze. To coś musi w końcu paść. Jeszcze nie koniec, kubańcy. A, jeszcze klatka schodowa, no tak. Nie. Dobranoc? Poleciała. No i ta technika. Trzeba ci się cofać. Schodzą? Ale tu jestem. Śpiochy też można. Okej, lecimy dalej. Nie lubię, jak tak tutaj. Zawsze mogą stać. Nigdy nie wiem, czy... Właśnie. Nie wiem, czy oni zdecydują się wstać, czy to są jakieś takie te... ...omilacze terenu. No nie rzygaj na Garusa. No. Ja bym w ten sposób podejść i walnąć ich śpiąchy. I voila. Tam jeszcze siedzą, o Boże. Ciekawe, czy trzeba to szczytować trochę. Coś słabo idzie. Dobra, ciśnie powoli. No i to tak samo. Kto jakiś mocniej się trzyma. Właśnie, będą stać po jednym, dobra. Kolejni. Zapraszamy. No chodź, chodź, chodź. Stąd? O, dobra. Klona Sari, spoko. Chodź, 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 klonie, chodź. Jej, poziom. No nie, Garus. Zmarnowałem Manizela. Okej.
Ura, spadaj, poczwaro, bye bye. Tam się ten zombiak obudził w tle. Jestem wolna. Owszem. Chyba powinnam ci podziękować za uwolnienie mnie. Wszystko w porządku? Nic ci nie jest? Wydobrzeję za jakiś czas. Nazywam się Shiala. Służyłam matce Benezji. Wspierałam ją, gdy sprzymierzyła się z Sarenem. Benezja przewidziała, co zdobędzie Saren. Pragnęła go sprowadzić na łagodniejszą ścieżkę. Lecz Sarenowi trudno się oprzeć. Zagubiła się. Chcesz powiedzieć, że Saren potrafi kontrolować umysły? Benezja nie doceniła Sarena, tak samo jak ja. Uwierzyłyśmy mu. Siła jego wpływu jest niepokojąca. Benezja chciała zawrócić bieg rzeki i została porwana przez jej nurt. Matki Asari to jedne z najpotężniejszych istot w całej galaktyce. Jakim cudem jedna z nich poddała się kontroli Sarena? Saren ma statek. Ogromny okręt wojenny. Nazywa go Suwerenem. Statek ten pozwala mu dominować nad umysłami popleczników. Przestają się opierać. Ulegają. Ten proces jest subtelny. Może trwać dni, tygodnie, ale w końcu się wypełnia. Byłam niewolnicą, gdy Saren przywiózł mnie na tę planetę. Używał mojej biotyki, by komunikować się z Torianem, by poznać jego tajemnice. Saren zaoferował mnie na wymianę. Poświęcono mnie, by przypieczętować sojusz. Saren dość łatwo zdradza swych poddanych. Szybko też zdradził samego Toriana. Gdy zdobył to, czego chciał, kazał Getom go zniszczyć. Saren wie, że próbujecie odszukać kanał. Wie, że idziecie jego śladem. Zaatakował Toriana, żebyście nie zdobyli szyfru. Co to takiego ten szyfr? I po co on Sarenowi? Nadajnik na Eden Prime wywołał u ciebie wizję. Ale wizje niejasne, pogmatwane. Przeznaczone dla proteańskich umysłów. Aby je zrozumieć, musisz myśleć tak jak proteanie. Musisz zrozumieć ich istotę, ich kulturę, historię. Torian pojawił się zanim proteanie zbudowali to miasto. Obserwował i studiował ich zachowanie. Kiedy ginęli, pochłaniał ich. Stawali się jego częścią. Torian nauczył Sarena, jak myśleć po proteańsku? Niby jak? Szyfr jest istotą protean. Nie można go opisać ani wyjaśnić zasad jego działania. To tak, jakby opisywać kolory istocie, która nie ma oczu. Aby zrozumieć, musisz mieć dostęp do endemicznej pamięci przodków. Do perspektywy rozciągającej się na tysiące generacji protean. Wyczułam pamięć przodków, szyfr, gdy złączyłam się z Torianem. Takiej wiedzy nie można się wyuczyć. Ona po prostu istnieje. Potrzebuję tej wiedzy, żeby powstrzymać Sarena. Istnieje pewien sposób. Mogę przekazać wiedzę z mojego umysłu do twojego. Przydatne. Proszę spróbować się odprężyć, komandorze. Oddychać powoli, głęboko. Zostawić swoją fizyczną skorupę. Pochwycić nici, które nas ze sobą łączą. Wszystkie działania odbijają się echem w całej galaktyce. Każde uczucie musi dotknąć ducha innych istot. Inaczej idea zginie. Wszyscy jesteśmy połączeni. Każda żywa istota zjednoczona w jednym wspaniałym bycie. Otwórz się na wszechświat, komandorze. Połącz się z wiecznością. Przekazałam ci szyfr.
Proteańskie wspomnienia przodków są teraz częścią ciebie. Wiesz tyle, co Saren. Wszystko w porządku? Co się stało? Widziałem coś. Chociaż nadal nie ma to sensu. Przekazałam ci wielki dar. Doświadczenie całego ludu. Twój umysł musi przyswoić te informacje. Powinniśmy zabrać cię na statek. Przepraszam, jeśli sprawiłam ci ból. To było konieczne. Potrzebujesz szyfru. Z czasem pomoże ci zrozumieć pochodzące z nadajnika wizje. Opowiedz mi o tym statku, Sarena. Suwerena zbudowała jakaś obca rasa. Nie wiem jak i kiedy. Nie przypomina innych znanych mi statków. Jest największym znanym mi statkiem kosmicznym. Dysponuje potężną bronią i pancerzem. Saren sądzi, że nie da się go powstrzymać. Mówiłaś, że Saren wykorzystuje go, by kontrolować umysły. Indoktrynacja. Suwerena wypełnia jakaś energia. Czujesz, jakby cię do niego przyciągała. Sprawia, że argumentom Sarena nie sposób się oprzeć. Zatracasz się w cieniu Suwerena. Nie umiem tego wyjaśnić w inny sposób. Chcę wiedzieć coś więcej o Benezji. Benezja cieszyła się wielkim szacunkiem. To potężna biotyczka, nawet wśród nas. Była szeroko znana jako nauczycielka filozofii i religii. Zawsze poszukiwała pokoju i harmonii. Przyłączyła się do Sarena, bo miała nadzieję, że zdoła go sprowadzić ze ścieżki zniszczenia. Zamiast tego stała się jednym z jego sojuszników. Jak już wspomniałam, matka Benezja nie doceniła Sarena. Nie powtórz jej błędu. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Sarenie? Niewiele więcej mogę dodać. Jest potężny, charyzmatyczny i niebezpieczny. Kiedyś podążałam za nim. Ale teraz widzę, że prowadzi galaktykę w epokę mroku i cierpienia. Powiedz mi coś o sobie. Nie jestem nikim szczególnym. Byłam tylko jedną z uczennic matki Benezji. Podążałam za nią zaledwie 2 stulecia. Przed przyłączeniem się do Sarena, Benezja dała swym uczniom wybór. Wielu uznało, że jej plan był zbyt niebezpieczny. Odeszli. Ja zostałam. Myślałam, że uda jej się odwieść Sarena od obłędu. Zamiast tego Benezja sama pogrążyła się w szaleństwie. Możesz powiedzieć mi coś jeszcze o Torianie? Gdy ta istota mnie ogarnęła, stałam się jej częścią. Wciąż jednak nie rozumiem jej do końca. Jest taka obca, taka stara. Nie sposób określić jej wieku. Tutaj inaczej płynie czas. 10 000 lat hibernacji, przerwane paroma stuleciami gorączkowej aktywności. Jego umysł był nie do ogarnięcia. Doskonały. Całkowicie przekraczał pojmowanie. A teraz już go nie ma. Nie mów mi, że współczujesz temu czemuś. Torian był wyjątkową formą życia. Czującą rośliną. Żył 10 000 lat, może więcej. W galaktyce nie ma nic, co choć trochę by go przypominało. Jestem wdzięczna za pomoc. Nie mogę jednak powstrzymać się od smutku z powodu straty tak rzadkiej i zadziwiającej istoty. Jesteś wolna. Co planujesz zrobić teraz? Jeśli pozwolisz, pozostanę z kolonistami. Dużo wycierpieli z mojej winy. Pragnę za to odpokutować. Koloniści będą potrzebowali pomocy. Z chęcią przyjmą ją od ciebie. Dziękuję, komandorze. Oby ci się udało. Udało ci się. Po śmierci Toriana możemy rozpocząć odbudowę. Egzogenii już nam nie przeszkodzi. Znów staliśmy się niewielką kolonią w nieznanej części wszechświata. Dziękuję, komandorze. Jej, wygraliśmy. Pokonaliśmy Toriana. Mamy poziom, dajmy sobie poziom. Pierwsza pomoc. Mamy 2 poziomy, proszę, proszę. Tutaj co, podniesienie. Czy elektronika może? I Garusa. Tutaj. Nigdy nie sądziłem, że tak wzruszy mnie widok żołnierza. Proszę wybaczyć, że nie zdołałem was ostrzec. Niestety Torian badał i cenzurował każdą moją myśl.
Pokaż mi, co masz na składzie. Oczywiście. Odwiedźcie mnie znów za jakiś czas. Sprzedamy sobie baziew. Jedyneczki, dwójki też. Trójki też. $75,000. Także może coś się trafi z ekwipunku widma. Ale to już w następnym odcinku, także bardzo dziękuję za uwagę. Pokonaliśmy wielkiego Trojana. Także nie mogło być lepiej. Także bardzo dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, bądź w dół, komentarz. Ja byłem Atroid. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.